Hejka, z tej strony Lykosia i po troszkę dłuższej pozimowiskowej przerwie wracam do Was z vlogiem. Vlogiem harcerki i reżysera po godzinach, czyli trochę opowiem o tym, co się będzie działo, albo no dla Was, co się działo ostatni weekend mój, oraz powiem Wam, co teraz dzieje się z moim filmem. No tak, i powiem Wam tylko tyle, że jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem, to będziecie w tym tygodniu mieli zasyp odcinków, ponieważ będzie ten vlog, na pewno będzie kolejny vlog, ponieważ będę wyjeżdżać prawdopodobnie, a potem będzie vlog z planu filmowego. Jeżeli chcecie, dawajcie znać w komentarzach. Powiem Wam, że jakoś dziwnie dzisiaj spałam, obudziłam się o 3:30, zasnęłam z powrotem. Zasnęłam z powrotem o 4:00 i później wstałam o 7:30, więc spałam tak bardzo dziwnie. Ale to może dlatego, że się czuję trochę chora. Ale to w sumie nie dziwne, bo mamy teraz taką pogodę, że w ciągu dnia jest ciepło, a wieczorem jak wracam z uczelni, to jest nagle super zimno i sam płaszcz nie wystarcza. No ale dobra, zaraz przejrzymy sobie razem tamtą kubkę ubrań i to, co tam jest w środku. To mamy karton z bananami, bez bananów. I jak widzicie, tutaj mamy takie materiały. To jest czerwony materiał i to jest biały, który jest bardzo biały, więc w kamerze może dziwnie wyglądać. I możecie się domyślić, że no, nie bez powodu jest to biały i czerwony i że robimy z tego pewne rekwizyty. Osoby obserwujące mnie na Instagramie już wiedzą, co to jest i to leży, no, tam. Dokładnie to. Tak więc dzisiaj na szybko pokażę Wam, jak wygląda szycie takich opasek, no i trochę przelecimy sobie przez garderobę, ale tylko trochę, bo nie mogę Wam za dużo zdradzić. Więc co robimy? No lecimy dalej z vlogiem. Ktoś coś robi za drzwiami. Jeszcze sprawa wygląda tak, że ma do mnie przyjechać Piotrek za 10 minut. Tak, a ja muszę zadzwonić do właściciela pewnego budynku, w którym będziemy kręcić film i nie wiem, czy zrobić to jak on przyjdzie, czy jak jeszcze go nie będzie. Chyba poczekam, aż przyjdzie. A few moments later. No to nie. Dobra. Przyszedł Piotr, mogę dzwonić. Dobra, chwilę. Bo nie ma ostrości. Maciej. Możesz się zastanowić, kim ja jestem, bo ja nigdy nie umiem się przedstawić. Dzień dobry, jestem Mira. Więc no. Cześć, nie. Widzowie. Z tej strony Lykosia. No dobra, dobra, dzwonię i ze dwóch. Jank Lykosia. No więc rozłożyliśmy czerwony materiał i. Słucham. Proszę zejść z bufetu. Zejść. No więc rozłożyłam biały materiał, tylko jest troszkę ciemno, więc tak światło nie wpada. Tam mamy czerwony materiał, też czeka na pocięcie odpowiednie. I jak możecie zauważyć, wydzieliłam już tutaj paski 6,5 cm na 38. Muszę to pokroić i to jest ta górna część opaski. Piotrek tu maluje stempel, żeby go odbić. I no cóż. No więc tak, wycięłam dwa paski. Elo. Elo, tak. Mamy czerwony i biały. I oprzyłam to tutaj na brzegu z jednej i z drugiej strony. I spięłam to teraz. I teraz będę to zszywać w środku. Pokazałabym Wam referencję, ale opaski referencyjne leżą tam. Więc ja to zszyję, wrzucę to w maszynę i po prostu poczekacie na efekt. Dobra, tak więc jak mogliście zauważyć, byłam w trakcie opowiadania o opaskach i finalnie tego nie dograłam, bo cała moja rodzina zeszła do miejsca, gdzie szyłam, to był salon i bardzo nie chciałam ich pokazywać ze względu na to, że nie są to osoby medialne, ale jak widzicie, tamten syf to jest właśnie ten syf filmowy, po którym Was oprowadzę w niedzielę. Teraz jest jeszcze piątek, mogę Wam pokazać, że jest piątek późno w nocy. Nie no, jest 22:19 i ja już mam tutaj. O, proszę bardzo, wisi mundur. No więc tak, tu jest, to jest mój mundur, to jest mój dorobek życiowy w postaci plecaka i pokrowca. Tu jestem ja i tam leżą getry i wywijki i nie chcę się wyostrzyć. I tam leżą getry i wywijki, mój beret i mój podkoszulek pod mundur, więc no, więc tak, jutro jadę na zbiórkę sprawozdawczo-wyborczą, znaczy sprawozdanie już było. To będą wybory do chorągwi i chyba do okręgu też.
chorągwi mazowieckiej i pojedziecie ze mną po prostu, więc widzimy się w sobotę. Wszystkich w niedzielny poranek. Jak widzicie, już się zdążyłam ubrać, pomimo tego, że na wcześniejszej wstawce widzieliście mnie w piżamce, jest 9:40 i dzisiaj jadę na giełdę minerałów razem z Piotrkiem, ale zanim pojadę, postanowiłam wam pokazać, jak wygląda moja... Jezu, jaki tam jest syf. Jak wygląda moja walizka filmowa, czyli pierwszy rzut rekwizytów, który będzie wyjeżdżał już niedługo do Żyrardowa. To wszystko leży tam i nie widać tego aż tak... A nie, dobra, przepraszam, myślałam, że to pościel, ale tak, jednak ta kupa tutaj leżąca o tu, to też należy do dubla. No i dobra, bez zbędnego gadania pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Zapaliłam dodatkowe światło, więc tak, tutaj jest kupa ubrań, taki stosik. Tam też są ubrania i głównie jakieś charakteryzacje, niecharakteryzacje. I tutaj mamy już materiały i straciłam ostrość. I tutaj już mamy materiały opaskowe i tu stoi maszyna, więc to nie jedzie z nami na plan. To jest coś, co trzeba przerobić do przyszłej soboty, więc mam już mało czasu. I tu są stemple, którymi odbijamy na opaskach pierzątki. Uchyliłam okno i przez to może być słychać jakieś silniki samolotu i tak dalej. Jeżeli byście to słyszeli, to sorry, ale od... początku sytuacji na wschodzie lata nad nami cysternowiec NATO, więc jest dość głośno, akurat tam nad Otwockiem lata, więc możecie go słyszeć po prostu, ale spoko, to jest tylko samolot, to jest tylko silnik samolotu. I tak, przede wszystkim z ubrań mamy jakieś takie ubrania typu to i ta koszula faktycznie pamięta lata 30 i 40, więc tak, to jest ciuch dla jednego z aktorów. Tutaj dalej mamy spodnie, też dla jednego z aktorów. I z tego, co mi się wydaje, to one też pamiętają lata 30. Nie wiem, to Piotrek będzie wiedział, bo Piotrek zajmował się garderobą akurat w przypadku tego stosu, który już zniknął w kamerze, widzę. No, coś takiego. Cyk. I tutaj mamy drugie portki garniturowe. Już wiodełkę. Też pamiętają lata 30 i 40. W taki sposób wyglądają. I to są raczej duże rozmiary. Tak. I tutaj mamy koszulę, która jest w takim stanie i faktycznie ktoś będzie w niej biegał na planie filmowym. Kto i dlaczego będzie biegał w tak podartej koszuli, to już sami się przekonacie, oglądając film. Więcej nie mogę wam zdradzić. I tak, tutaj mamy berecik harcerski, który będzie należał do Krzysi, jednej z bohaterek. Też pamięta lata 30 i 40, więc biegamy po części w orgociuchach, czyli oryginalnych. I tak, jedyne co pozostało zrobić, to przyszyć tutaj lilikę. I ja mam w domu taką starą lilikę, więc będę po prostu ją przyszywała tutaj, będzie tak troszkę wystawać. I tutaj jeszcze trzeba będzie proporczyk przyszyć. Jak poprzyszywamy te rzeczy, to dam wam znać. I też to zobaczycie, prawdopodobnie będzie to w kolejnym vlogu. Więc tak, odkładam to. Tu mamy kaburę, bodajże na Waltera, ale nie jestem pewna. Albo na Parabelkę, nie wiem. Ale jak widzicie, jest pusta. Bo
kaburę ma Piotrek, a replikę broni ma kto inny, więc na razie została mi przyniesiona kabura, a czekam, aż zostanie mi doniesiona broń do tego. Mamy taki pas? Mamy taki pas i to jest pas z lat, no tam, lata 20-30, ale nie jest oryginalny, też jest replika i tak samo to. To też jest replika, więc to nie są oryginały. No i dalej to jest po prostu wisienka na torcie. Czyli mamy tu szeleczki. I spodnie Wehrmachtu, które są ogromne i można się w nich utopić. Jak możecie zobaczyć. Czekajcie, one się jakoś tak poskładały dziwnie. No ale tak, ogólnie to są spodenki Wehrmachtu i są bardzo duże, więc będę musiała je zwęzić mniej więcej tutaj. Ścieśnić, jeszcze bardziej ścisnąć, prawdopodobnie tutaj trzeba będzie coś pościągać, żeby tego nie było widać w kamerze. No i ktoś też będzie w nich biegał, jako w spodenkach zdobycznych. Tak więc z ciuchów, a nie chwil. Z ciuchów mamy jeszcze to i to jest moja biała koszula, która też pamięta lata 30 ubiegłego wieku. No i ona wygląda tak. No i ktoś po prostu ją dostanie i ktoś będzie w niej chodził. Więc tak, tak to wygląda. I to jest chyba cała garderoba, którą mamy na razie, uzbieraną z prywatnych rzeczy. Z czego po część prywatnych rzeczy jedziemy do Gdyni. I tak jak na początku filmu mówiłam, że prawdopodobnie będziemy gdzieś wyjeżdżać, to tak faktycznie w poniedziałek wieczorem jedziemy do Gdyni. Tak więc śmiesznie. Ja oczywiście zabiorę was ze sobą i to już będzie w kolejnym vlogu. Sprawy mają się tak. I jak widzicie, jest tego całkiem niezły stosik. Tak więc, no ułożę to za chwilę, teraz przechodzimy tu. Powiedziałam, że sprzątnę ten syf za chwilę i co? Odłożyłam kamerę i sprzątnęłam go teraz. No po prostu czasem z sobą nie mogę, no. Dobra, i kolejną rzeczą jest ta torba, która jak możecie zauważyć... Oj, co tam leży? Jakieś nielegalne rzeczy. W sensie takie, których nie powinniście widzieć. Ale, tak... Poza tym, to jest to kompletnie charakteryzatorska torba, jak widzicie, tu są pędzle, tu są palety, jedne, drugie, tak więc tak. I do tej torby za chwilę przejdziemy, ja chcę wam tylko pokazać to. Jak widzicie, to są opaseczki naszych aktorów i, no nieskromnie powiem, wszystkie szyłam ja z Piotrkiem. I tutaj też się pojawiają jakieś nazwiska, mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. I poza tą i tą, to wszystkie szyliśmy ręcznie i właśnie ja szyłam te podstawowe opaski, a Piotrek nabijał te stemple. I te stemple leżą właśnie tam. I to są właśnie te stemple, o których mówiłam na początku. No i w przypadku tych krzyży to też właśnie Piotrek je nabijał i... No cóż, te opaski jeszcze będą przechodzić przez wyszywanie i mam zamiar tutaj wyszyć im WP. I wszystkie z tych opasek są bazowane na faktycznych opaskach pamiętających powstanie warszawskie. I takie opaski, wyobraźcie sobie, że zdarzały się dużo rzadziej niż takie. I jak były sanitariuszki właśnie polskie z powstania warszawskiego, to one dużo częściej biegały z opaskami mającymi czerwony krzyż na białej części biało-czerwonej flagi, niż na całej białej bandance z czerwonym krzyżem. Tutaj mamy Jankę, Burek ma... No tutaj możecie zauważyć fragment. Burek ma coś takiego tutaj z tyłu. Tak więc tak. Wiadomo, że to jego. To jest Kmicic. No i tutaj pętelka też miała wytwarzaną wcześniej przez Piotrka. No i tak wyglądają te opaski. I tu jest 11 opasek, a ja muszę jeszcze zrobić takich 9. I właśnie tam jest ten materiał nieszczęsny, który czeka, aż zostanie pokrojony, poszyty. No i trzeba uszyć bodajże 6 takich. I 3 takie, więc jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Też będę wam na bieżąco nagrywać wszystko w vlogu. No i postaram się, żeby tamten vlog faktycznie pokazywał, jak szyjemy te opaski, a nie tylko fragmencik i że zniknę i powiem, że moja rodzina weszła. Może będzie okazja, żeby szyć je w większej ciszy, mam taką nadzieję, to wtedy wam wszystko pokażę. No i tutaj jak zaglądamy, no to przede wszystkim w pierwszej kieszeni mamy olbrzymi zasób pędzli. I nie będę wam każdego pokazywać, bo to teoretycznie jest nudne. Wiem, że niektórych to może interesować, no ale nie mamy teraz na to czasu. No i tutaj mamy dwie palety. Nie wyjmę. Nie ma, albo wyjmę.
I tak, jedna to jest paleta Ingrid, która już pamięta nie jeden plan filmowy, o czym świadczy ta krew tutaj. Jest to paleta taka stricte do robienia siniaków, ale i też do artystycznych make-upów. Nie chcę wam tego otwierać, bo ona jest magnetyczna i jak ją źle przesunę jedną ręką, to się te, no te takie, wiecie, te mniejsze spodeczki z cieniem poprzyczepiają do magnesu i się wszystko rozwali, więc tak. I do siniaków, i do brudu, i do jakichś takich innych syfów używane są te tutaj. A ten, ten i ten są używane do jakichś takich bardziej artystycznych, jakichś wróżek czy coś tam. I dawno nie były używane i dlatego są najmniej zużyte. Tego chyba nie widać w kamerze. No i tutaj mamy jeszcze jedną. To jest ta z NYXa. No i ona też jest używana do jakichś różnych charakteryzacji. No jak są postacie charakteryzowane, to już opowiem wam Małgosia, czyli nasza charakteryzatorka z planu filmowego. I przechodzimy dalej. I tutaj mamy dużą torbę wszystkiego, w sensie taką kieszeń ze wszystkim i z niczym. No i tak, mamy krem. Jeden. Tu mamy olejek do włosów, w którym będziemy robić przetłuszczone włosy. Mamy tutaj lateks. Tylko on jest bardzo, bardzo gęsty już w tym momencie. Mamy drugi krem. Żartowałam, to jest cień tusz do rzęs. Drugi krem się schował tutaj, więc mamy go też tu. Mamy coś, co ma utrwalać loki. Sztuczną krew, która będzie jeszcze dokupywana. I ona już nie jest taka gęsta, jak możecie zauważyć. I ona jest niejadalna. My musimy dokupić jadalną. Utrwalacz do makijażu, który będzie akurat w tym przypadku utrwalał charakteryzację. No i płyn do demakijażu. I tym sposobem dotarliśmy do poniedziałku. I też kończy się ten vlog. Tak więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Nie bójcie się, już niedługo wleci kolejny vlog. Prawdopodobnie albo w środę, albo w czwartek. Tak więc czekajcie. Życzę wam dobrego tygodnia. I do zobaczenia już niedługo. Czuwajcie w uśmiechu. Cześć!